Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Weko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii ciekawostek. Tak, to są ciekawostki, a nie growe newsy. Podpiałem te komiksy pod serię ciekawostek, dlatego ten odcinek jest taki troszeczkę inny niż te inne ciekawostki, bo tak mi po prostu łatwiej to omawiać. I słuchajcie, niedawno, chyba 13 godzin czy 14 godzin temu, w momencie jak robię ten materiał, zobaczycie go troszeczkę później, wyszła czwarta część komiksu Lux, Silasa i w zasadzie Garena, no głównie Lux i Silasa, tak? Jest to czwarty zeszyt z pięciu i gdzieś koło, z tego co wiem, gdzieś chyba za miesiąc, półtora będzie ostatni, chociaż widziałem, że w sklepie Riot Games można wszystkie pięć zamówić dopiero w listopadzie, więc możliwe, że będziemy tak długo czekać. Nie wiem. Generalnie, moi drodzy, ten komiks jest świetny. Naprawdę, jest dużo ciekawostek, dużo takich rzeczy. Jak ktoś się zna na lore, czyli historii LoLa, może bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy wyciągnąć. I ja jestem w szoku, bo dużo rzeczy się sprawdziło też, znaczy kilka rzeczy się sprawdziło, które mówiłem wcześniej, ale to nieważne. Jeżeli interesują was inne komiksy, nie chcecie sobie ich czytać, tylko posłuchać wraz z komentarzem osoby, która w miarę się chyba zna na lore, takie mam wrażenie, to znajdziecie sobie to na naszym kanale. I ogólnie, moi drodzy, widziałem, że jest jakaś grupka osób, która ogląda materiały bez suba, także proszę suba zostawić z kciukiem w górę, bo to bardzo mi pomaga w kanale i bardzo mocno napędza te materiały. Ale żeby przejść do tematu, będę sobie ten komiks omawiał, nie będę go czytał, tylko będę omawiał, co się w nim dzieje, żeby to w miarę jak najszybciej powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to będzie w miarę szybko, bo tutaj naprawdę jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. Tutaj oczywiście na drugiej stronie mamy autorów, tak, żeby nie było. I tak, jeżeli nie pamiętacie, ostatni komiks skończył się tym, że Silas się uwolnił i ruszył na Pałac Królewski, prawda, gdzie Król Demacii, czyli tamtejszy Jarvan III, tak, Jarvan III, no miał swoją siedzibę, tak? I był taki problem, że wszyscy się bali, że a no on tam pójdzie, przecież tam wiecie, jest nie wiadomo ile strażników, żołnierzy, tak? Ale, że tak powiem, no ten pałac jest, nie wiemy czy w całości, czy w jakiejś części, w każdym razie jest, no, upraszczając to nazwijmy to, że jest on zrobiony z petrucytu. Tak, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, nie oglądał poprzednich odcinków, nie interesuje się historią Ligi, petrucyt to jest taki kamień, taki minerał, który magazynuje magię, tak? I z tego na przykład jest, z tego materiału jest zrobiony Galio i z tego materiału są zrobione kajdany Sylasa. Więc on generalnie nauczył się z tych kajdan korzystać i on potrafi tą zmagazynowaną moc w tym petrucycie wykorzystać, prawda? No i teraz wszyscy śpieszą do tutaj obrońcy magów, znaczy obrońcy magów, ci, nie obrońcy magów, Boże, obrońcy korony, tylko te tam. Łowcy magów, o, brakowało mi słowa. Łowcy magów śpieszą do tego pałacu, żeby tutaj szybko ogarnąć. Jednak Luxia tutaj wykminiła, że no w tym jakby nie ma szans tego Silasa powstrzymać. Dopiero wtedy, kiedy ktoś będzie totalnie niemagiczny. I ona tutaj wie, że Sylas może ukraść również jej magię, co zrobił wcześniej, żeby się uwolnić. I po prostu, no musi Lux tutaj się tej magii pozbyć, prawda? I potem Lux się dostanie do pałacu. Tymczasem w Pałacu Królewskim jest narada. To jest narada najwyższych panów demacjańskich, że tak powiem. Z tego co wiem, to jest dowódca tych łowców magów, bo jest jedyny ubrany w taki sposób. Przepraszam, ten. Takie mam wrażenie. Jest jedyny ubrany w taki sposób, jak są ubrani łowcy magów. Takie mam wrażenie. Tych dwóch postaci tutaj nie rozpoznaję, natomiast ten tutaj, tu go lepiej widać, to jest Jarvan IV, czyli, chciałem powiedzieć trzeci, Jarvan IV, który no, jest postacią z Ligi Legend. I co ciekawe, jego tytuł został zmieniony i jestem ciekawy, czy niedługo zostanie zmieniony w grze i czy w jakiś sposób Jarvan będzie się tutaj zmieniał. Ale po kolei, a to jest jego ojciec, Jarvan III, prawda? No i tutaj oni rozmawiają o tym, że no sami doprowadzili do tego, że trzeba się tym problemem zająć. Tutaj Jarvan III, czyli aktualny król Demacii, prawda, mówi o tym, że no to jakby oni do tego doprowadzili, że tak traktowali magów, natomiast wszyscy mu mówią, no głównie jego syn Jarvan IV, tak, że no on jakby, jego rządy prowadziły do tego, żeby była, wiecie, żeby wszystkim było dobrze, żeby te rządy były jakby prawe i tak dalej, i tak dalej. I ci magowie, no i tak mimo wszystko w rozumieniu demacjańskim i tak są
źli, prawda? Dalej, moi drodzy, tutaj widzimy, że Sylas jest już pod pałacem, prawda? Tutaj ci zbuntowani magowie, którzy zostali uwolnieni z tego kompleksu magów, w zasadzie z lochów, czy tam z podziemi kompleksu magów, gdzie oni byli tam więzieni, prawda? I tutaj teraz mamy taką ciekawą, no to już widzicie, że ten Jarvan się pojawił, natomiast tutaj w tym kadrze mamy coś takiego, że król zostaje zabierany gdzieś tam do wewnętrznych komnat, natomiast jego syn Jarvan IV poprosił tutaj, aby dać jego zbroję, prawda? I teraz jest bardzo ciekawa rzecz. Tutaj już się tam przebili do tego pałacu i tu wyskakuje Jarvan. I teraz tak, z racji tego, znaczy oczywiście tutaj, może inaczej, po kolei. W sensie tutaj się rozwija rozmowa między Jarvanem i Sylasem. I Jarvan jest przekonany, że no sobie z tym Sylasem poradzi, tak, no, to jest chłop w kajdanach tak naprawdę, który czerpie swoją moc z magii, a tu nie ma żadnej magii. Taki on nie wiedział o tym, że no, jakby pałac jest przez tyle lat, przez tyle bitew, ile się rozgrywało w okolicach tego pałacu, tam jest tyle tej magii zmagazynowanej, że no, to jest po prostu no, ogromna broń dla Sylasa. Jak oglądaliście film, znowu robię nawiązanie do X-Menów, ale jeżeli oglądaliście film X-Men pierwsza klasa, tam był taki doktor, ja chyba o tym mówiłem na poprzednim odcinku, który potrafił magazynować energię. Nie? No to na takiej zasadzie działa właśnie Sylas, że ten pałac to był dla niego właśnie taki reaktor, z którego on mógł czerpać moc po prostu. I teraz tak, nie zauważyłem tego wcześniej, natomiast spójrzcie na zbroję Jarvana. Ona tutaj ma takie pazury, kły czy coś. I teraz tak, w starej historii Jarvana było coś takiego, że wiadomo, Demacia bardzo mocno prowadzi, że tak powiem, kampanię wraz z Noxusem, w sensie, że oni tam o jakieś tereny walczą, to były srebrne, coś tam, już teraz nie pamiętam, nieważne. W każdym razie, w starej historii Jarvan wziął oddział demacjańskich żołnierzy i ruszył gdzieś tam naprzeciwko Noxusu, prawda? Jego oddział został otoczony, wybity, kilku przeżyło i udali się do lasu. I ledwo tam przeżyli. I Jarvan tam polował na dzikie bestie, na wszystkich, którzy sprzeciwiali się koronie, czyli Demacji, tak? I on tam jakby bardzo mocno jego duch się zahartował, że tak powiem. I on wrócił do Demacji w zasadzie tak bardzo mocno odmieniony, w taki sposób, że jakby to powiedzieć, był taki bardziej szorstki, taki bardziej, nie wiem, brutalny, może w taki sposób. I jego zbroja miała kawałki gdzieś tam jakieś smoczej, znaczy jakieś kości z różnych bestii, tak, jakieś kły czy coś takiego. Dlaczego o tym mówię? Bo w nowej historii tego nie ma, nie? Nie ma tego całego polowania. Tam jest moment, że on spotyka Szyvanę. I nie ma tego powiedzianego w historii. I generalnie jak on spotyka Szyvanę, to Szyvana jest ścigana przez swoją matkę Iwę, którą Szyvana później pokonuje, natomiast Jarvan pomaga jej, aby jakoś to wszystko ogarnąć. Również tam jakiś skwadron demacjańskich żołnierzy bierze w tym udział i tak dalej, i tak dalej. Jest to nieważne. Natomiast Jarvan wraca do Królestwa Demacji z czaszką Iwy w rękach, z tego co pamiętam. Natomiast nie ma tam słowa, że wykorzystał jakieś inne kości czy pazury. I tak, dlaczego o tym mówię? Bo tutaj w tym kadrze widać bardzo dobrze tą zbroję Jarvana. I tak, taka rozkmina, to skoro ta poprzednia historia jest już niekanoniczna, bo nie jest, skąd te pazury? Nie wiem, taka rozkmina po prostu. Skąd ta zbroja ma te pazury? Nie wiem. Nie wiem, być może jest to jakieś tam nawiązanie do tej starej historii, nie wiem. Być może te historie w 100% nie są zabijane, tylko gdzieś tam jakieś rozkminy kanoniczne zostają. No i tutaj się wywiązuje pojedynek Jarvana z Sylasem. Widzimy, że znaczy tutaj tak, tutaj jest ta rozmowa, o której wspominałem, więc tutaj możemy sobie w sumie przejść dalej. Tutaj Sylas korzysta z tej całej mocy zmagazynowanej w ścianach pałacu, prawda? No i tutaj, że tak powiem, nawiązuje się walka. No i teraz tak, co jest ciekawe, Jarvan wydaje się być bardzo pewny, że on ten pojedynek wygra. Natomiast tak, tutaj widzimy, zobaczcie, tutaj, tak jakby Sylas trzyma się na bok, za bok, w sensie, że Jarvan go zranił, prawda? I tutaj widać, znowu się trzyma z boku. Jednak, no, ta magia, która jest zmagazynowana, sam Sylas mówi o tym, że jest tak silna, że
no nie ma z nim szans po prostu, zobaczcie, no Jarvan zostaje totalnie pokonany, no później zostaje schwytany. Natomiast wracając do szpitala sióstr, i tutaj mam taką rozkminę, słuchajcie. Mam taką małą rozkminę, bo mieliśmy ostatnio ten przeciek nowej postaci. To jest postać najprawdopodobniej jakaś Spiltover, Zon, tam widziałem, że jeden z widzów Dorsz chyba pisał z jakimś Rioterem, który mówił o tym, że to nie będzie Yumi, znaczy to nie będzie Nora, czyli pani Yumi, tylko to będzie jakaś postać właśnie z Zon czy Piltover, więc być może ona będzie tam związana z jakimiś innymi postaciami. Być może to będzie siostra Jinx, być może to będzie jakaś siostra Echo. Nie wiadomo w 100%, tak? Musimy czekać na dalsze informacje. I tak zacząłem się zastanawiać, bo ta ciotka Tiana, to jest ciotka Garena i Lux. To jest ta tutaj. Kurczę, czy to, skoro randomowa postać, która, ona pojawia się więcej niż Jarvan, ogólnie wśród całych tych komiksów. Tylko ona wchodzi tylko na takie gadki. Czy jest możliwe, że ta postać się, kurczę, pojawi? Kolejna donacjańska postać, taki żeński Garen, który nie będzie spuszczał miecza z nieba, tylko będzie taki kwiatek leciał na przykład, albo będzie rzucała motylkami. Nie no, żartuję sobie, ale kurczę, dlaczego by nie? No i Garen sobie tutaj leży, prawda? No i ten tutaj uzdrowiciel nie jest w stanie nic jakby pomóc. A, i właśnie ciekawe to jest. Ciekawa jest rzecz taka, że nie wiem, czy zauważyliście, w komiksach bardzo często jest tak, że te postacie, które aż tak dużo znaczenia nie mają, są przedstawiane w taki bardziej sposób, bym powiedział, bardziej minimalistyczny. W sensie one nie mają tak wyraźnych twarzy, ubiorów i tak dalej. Porównajcie sobie nieważnego doktora z Tianą. Przecież, kurczę, ona jest zrobiona jak Lux, która jest w sumie z Silasem głównymi postaciami, więc może tą Tianę zobaczymy. Ja bym chciał zobaczyć męskiego Garena. I teraz tak, no tutaj ten uzdrowiciel nie był w stanie Garenowi pomóc i ona, Tiana, szepcze Garenowi, że król go potrzebuje, wiecie, takie, nazwijmy to, połechtała go po jego honorze, że on musi wstać, nie? Co mi się trochę nie podoba do końca, bo zaraz zobaczycie, o co chodzi. On tutaj coś tam, że wstaje, nie? No i tutaj Jarvan jest rzucony na sąd, tak w dość takim, że tak powiem, no niezbyt przyjemnym sposobie, bo tutaj Silas go popycha, tak? No beka z Jarvana, że się przewrócił i tak dalej, no XD. No, w każdym razie idą oni do króla. Natomiast król jest martwy, co nie? I teraz, o co chodzi? Co się stało? Jarvan oczywiście zdziwiony, przerażony, czwarty oczywiście. Silas zdziwiony, co się stało. I to jest bardzo, bardzo ciekawe, wam powiem. Ponieważ tak naprawdę nie mamy powiedziane, co się tu stało. I tutaj jest takie bardzo duże pole do popisu i w zasadzie do docieka dla ludzi, którzy interesują się historią Lola. Co się stało? No bo można by powiedzieć, słuchajcie, no on się przestraszył, ten król, i się sam zaciukał. No ale, kurczę, no, wydaje mi się, że taki, no nazwijmy to starszy dziad, no nie zaciukałby tam kilku strażników w pełnych płytowych zbrojach, prawda? Więc bym to wykluczył. Teraz jeden z widzów, Miłosz, pozdrawiam serdecznie, bo prosił mnie też o, tym razem nie Christo, tylko Miłosz mnie prosił o tą analizę. Natomiast on zwrócił uwagę, że to mógł być Sion. Po pierwsze, moim zdaniem to nie mógłby być Sion z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Sion jest postacią tak dużą, tak masywną, co widzieliśmy na przykład na Awaken, jest bardzo, bardzo duży. Wydaje mi się, że on by się po pierwsze nie zmieścił, znaczy okej, w tych komnatach mógłby się zmieścić, ale nie przemknąłby niezauważenie, moim zdaniem. I raczej on by nie przeszedł po cichu, bo Sion jest taką postacią, która jest non-stop wkurzona, to jest taki lolowy Hulk trochę, że on non-stop jest taki, no, pełny gniewu i on by raczej porozwalał te ściany, a nie po prostu przeszedł sobie tak o. A druga rzecz jest taka, że Sion, on rzeczywiście zabił jednego króla Demacii, ale to był Jarvan I, a nie Jarvan III. Więc moim zdaniem Siona możemy tutaj wykluczyć. Wydaje mi się, że mogą tutaj być trzy postacie, które mogły się tego podjąć. Oczywiście może to być jeszcze jakiś mag zmutowany, który później się pojawi w piątym zeszycie, czyli w piątej części komiksu.
I teraz tak. Ale wykluczmy na razie to, że to jest postać, której nie znamy. Wydaje mi się, że są trzy postacie, które mogły tego dokonać. Pierwsza postać, powiem tak, od najmniej prawdopodobnej. Pierwsza postać, która mogła tego dokonać, to jest Katarina. Po pierwsze dlatego, że Katarina no, słynie z tego, że jest takim asasynem, że tak powiem, który słynie z tego, że może się niepostrzeżenie podkraść do kogoś i zaciukać, prawda? Kurczę, co to mi tu za powiadomienia wyskakują, nieważne. Natomiast historia Katariny kończy się w taki sposób, że ona jakby... Znaczy inaczej. Może to być Katarina, ale historia Katariny kończy się w taki sposób, że ona musi zyskać zaufanie u swojego ojca, u generała. Więc raczej na tak ważną misję nie została wysłana, moim zdaniem. Natomiast historia Katariny kończy się dużo wcześniej przez pryzmat tego, jak to ta scena tutaj jest wykonana. Więc ona w zasadzie mogła już to zaufanie zdobyć, ale nie do końca, ponieważ jej ojciec został później porwany, nie wiadomo przez kogo. I dlatego drugą postacią, która mogła to zrobić, jest Talon, ponieważ Talon bardzo mocno cenił sobie ojca Katariny, tego generała, nazwisko Katariny, tam ten ród, ja nie pamiętam, coś tam, nieważne. W każdym razie on poprzysiągł znaleźć go, albo znaleźć osoby, które mogłyby być odpowiedzialne za zniknięcie tego generała. Więc, no być może, że tak powiem, te poszukiwania zagnały go właśnie do Pałacu Demacjańskiego. I pierwszą, najbardziej prawdopodobną osobą wydaje mi się być LeBlanca. Ponieważ LeBlanca to jest taki, jakby to powiedzieć, taki kombinator lolowy trochę. Jej się tutaj nie podobały rządy Darkwheela, więc wrzuciła, pomogła Swainowi. Jej się nie podobały rządy Mordekaisera, w starym lore oczywiście, więc, znaczy to najprawdopodobniej ona była, więc wykradła jego czaszkę z tego co pamiętam. Więc to jest taki kombinator, ona wpływa na losy Brunettery, głównie Noxusu, ale również jakby to nie jest tylko tak, że ona jakby takie, no, nazwijmy to, lekkie grzechy popełnia. Tak, że kłamie, że nagina prawdę i tak dalej, że kombinuje. Ale również takich gorszych czynów się podejmowała, więc niewykluczone wcale. Powiedziałbym, że nie jest to w żaden sposób wykluczone. I to jest bardzo ciekawe. I to jest druga najciekawsza rzecz moim zdaniem. Co się stało z tym Jarvanem III? I co ciekawe, w tym momencie książę Jarvan IV jest królem. Nieoficjalnie, bo wiadomo, nie było tej koronacji, tak? Ale możemy go uznać za króla. I ciekawe, czy teraz, poczekajcie, ja tylko sobie to sprawdzę, z ciekawości. Jest Jarvan, wzór dla Demacjan. Książę Jarvan, jedyny syn króla, więc nadal jest księciem. Więc możliwe, że tutaj będzie jakaś aktualizacja jego historii. No bo w tym momencie już nie jest księciem, prawda? Taka oto sytuacja. Dobrze. I teraz tak, moi drodzy. Luxia z Kuszą, ale o tym zaraz. To jest w ogóle pokczamp. Ta Lux z Kuszą to szacun, kto na to wpadł. No i tego Jarvana IV wzięli na samosąd przed magami i innymi obywatelami Demacji. No i teraz Luxia, genialny pomysł, prawda, idzie zatrzymać Sylasa i grupę magów z Kuszą. Sama o tym mówi. Ja dlatego tą postać uwielbiam. Ta postać jest świetna pod kątem fabularnym, naprawdę. Lux, pomimo tego, że lubię nią grać pod kątem fabularnym, pod kątem kwestii, jest postacią fantastyczną. Jest świetnie, pójdę tam walczyć bez swojej magii. Stawię czoła armii wściekłych magów z Kuszą w ręce. Jasne, czemu nie? No świetne to jest po prostu. No i kurczę, chciałbym zobaczyć jakiś event z tym komiksem, gdzie Luxią strzelasz z Kuszy, naprawdę. No ona tutaj wypiła, nie wiem w zasadzie co to jest, czy to jest jakaś, nie wiem, jakaś mikstura na zasadzie, petrocytu nie. Nie wiem, co to jest, jakaś, kurczę, no nie wiem, nie wiemy co to jest, nie ma tu powiedziane w zasadzie co to jest za miksturka. Nie słyszałem wcześniej o miksturze w Runeterze, która potrafi, no nie wiem, niszczyć magię czy coś. Na pewno to nie jest trwałe, co nie, no bo wiadomo, że wtedy to by nie miało sensu, tak? No i teraz mamy samosąd, tak? Natomiast Jarvan się broni. To jest ta druga część, bardzo ważna moim zdaniem. Jarvan został oskarżony o to i tamto, a Jarvan się broni. To jest bzdur.
Pomagałem terenom położonym na prowincji. Spotkałem się z mnóstwem wygnańców. Nawet kochałem kogoś całkiem podobnego do was. Ciekawe. I kto to może do cholery być? Przychodzą mi na myśl dwie osoby. Pierwsza to oczywiście Luxia. Natomiast w pierwszej czy w drugiej części komiksu, chyba w pierwszej, było powiedziane o tym, że Luxia będzie miała zaaranżowane małżeństwo z Jarvanem IV. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było, żeby Jarvan darzył miłością Luxannę. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Wydaje mi się, że najprawdopodobniej może to być Shyvana, ponieważ w historii Jarvana było napisane coś takiego, że Jarvan na początku był bardzo zniesmaczony, znaczy może inaczej, nie pasował mu wygląd lekko fioletowej Shyvany, natomiast później zaczął ją darzyć jakimś uczuciem. W sensie powiedziane tam jest raczej, że taka przyjaźń bardziej, ale pod kątem tego, co przeszli, tutaj mogło się jakieś uczucie wyłonić, prawda? I powiem wam szczerze, ta Shyvana wydaje się być w miarę prawdopodobna. Ale ciekawi mnie to, ponieważ jeżeli tak by było, jeżeli Jarvan mówi o tym, że nawet kochał kogoś podobnego do nas, to ja się zastanawiam, gdzie jest Shyvana. Bo to by oznaczało, że te wydarzenia dzieją się po tym, jak Jarvan stoczył wraz z Shyvaną stoczyli bitwę z Eve'ą. Więc, kurczę, Shyvana, where are you? Że tak powiem. I bardzo możliwe, i trafiłem to. Mówiłem w poprzednim materiale, że być może pojawi się Jarvan i Galio. Galio nie ma. Też ciekawe, że się nie pojawił, że się nie ruszył. To całe poruszenie go nie ruszyło w ogóle. Pojawił się Jarvan. To trafiłem, że się pojawi Jarvan. Czas na Shyvanę. Być może w piątym pojawi się Shyvana. Może ona została wysłana na jakąś misję. Nie wiadomo. Ale no zobaczyłbym tutaj Shyvanę, która spancza w Sylasa ciapie, bo jest to postać, której ja nie cierpię i pod kątem jaką ona ma mechanikę w grze, bo no, mechanika, która polega na w zasadzie mechanice trochę innych postaci, to tak nie za bardzo do mnie przemawia, plus lore Sylasa. Nie lubię go, tak? Nie lubię, bo zdradził moją postać Luxie, więc nie lubię tego. No i tutaj tutaj Jarvan zostaje skazany, prawda, na egzekucję, tak? Natomiast Sylas śmieje się, że tutaj ostatni posiłek będzie dla Jarvana. I to są szczury. I dlatego szczury, że Sylas mówi o tym wcześniej, że żeby przeżyć w celi demacjańskiej, no musiał czasem zjeść sobie szczura, takiego surowego. No i wychodzi Luxia, prawda, tutaj obrończyni korony z kuszą, nie ma swojej magii. Lux jest wkurzona, tutaj Sylas proponuje jej dołączenie do tych magów. Ona jest wkurzona, że on przecież ją zdradził, no bo zdradziłeś ją. Kurde, Sylasie przebrzydły. No i tutaj zobaczcie, Sylas się tego nie spodziewał, dostał bełtem. Natomiast Luxia tutaj, no to jest beka, że ona tutaj, kurczę, z taką biedną kuszą na tego Sylasa. No ona niestety nie miała szans, tak? No to było trochę takie głupie, co ona zrobiła, no ale rozumiem pobudki. Dostała z łańcuchów, ty niewdzięcznico. No jak ja bym tam był, to ja bym tego Sylasa zdzielił po japie. Mówią biedną Luxię z łańcuchów traktować, ajaj, nieładnie, nieładnie. Po tym wszystkim, co dla ciebie zrobiłem, i tutaj ona go jeszcze w stopę ze sztyletu, no po prostu świetna jest ta Lux, no pomimo tego, że zaraz ma zostać ten co jeszcze cyk w stopę i to, ale nie w mały palec, to jakby w mały palec to by było chyba gorsze. No i to Sylas syna się wkurzył, tak już powiedział, dobra, zabrać ją, weźcie tam ją, wyciapcie i nagle chłop z demacji Garen tutaj naciąga, witaj magu, jesteś gotów to zakończyć. No jak taran ten Garen po prostu tutaj wleciał w swojej zbroi z petrucytu. Więc w teorii jest to zbroja antymagiczna, ale nie do końca. Jestem ciekawy, moi drodzy, jak to się zakończy. I to jest, szczerze mówiąc, to jest jedna rzecz, która mi się w tym komiksie nie podoba. Dlaczego? Wiadomo, że Garen przez kilka dni leżał nie ruszając się i nagle wyskakuje pełni sił i robi szarżę, on taranuje tych magów.
No szczerze powiedziawszy, trochę mi się to nie podoba. Troszeczkę naciągane, ale wiadomo, że to jest świat fantazy, więc no możemy uznać, że Garen został tak poruszony tym, co się stało w jego ojczyźnie, bo Garen, wiadomo, taka bardzo, bardzo, nie wiem, taki kocha ojczyznę swoją w ten sposób, tak? Bardzo mocno kochający ojczyznę. Nie wiem, czy wtedy już był generałem, bo Garen był generałem, został mianowany chyba przez Jorvana III na generała. Nieważne. No tutaj jak pociąg wleciał. I powiem wam, nie mogę się doczekać, co będzie w następnym komiksie, bo został zakończony takim cliffhangerem, że to dramat. I tym bardziej, że Garen będzie bronił swojej siostry, pomimo tego, że on podejrzewa, że ona jest magiem, a on nie cierpi magów. Mimo tego w język krwi, że to jest siostra, on rusza samemu na grupę magów, na Sylasa, który go wcześniej pokonał. Świetne. Naprawdę ten komiks jest świetny. Bardzo, bardzo mi się podoba, słuchajcie. I co? I tyle. Przypominam, ten odcinek będzie trochę długi, bo trochę się rozgadałem, ale tutaj naprawdę było bardzo dużo rzeczy, słuchajcie. Kciuka zostawcie, jak wam się podobało, żeby może jak najwięcej graczy zaczęło się zainteresować historią, bo dużo rzeczy Riot Games robi aktualnie. Mam wrażenie, że więcej rzeczy robi niefajnych. Natomiast jeżeli chodzi o historię, o lore, o fabułę postaci, to jest naprawdę świetna rzecz. I to jest dowód na to, że ja nie tylko, bo ludzie się ze mnie, niektórzy ludzie mi mówią, że Rafał, bo ty tylko byś ten Riot wyzywał. Naprawdę, Riot, piękne, wzruszyłem się, złapało mnie za serce. Dziękuję, że mogłem to przeczytać. I myślę nawet, że sobie ten komiks zamówię tylko po to, on kosztuje chyba $16, żeby sobie postawić na półeczce. Dziękuję moi drodzy za obejrzenie, życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć. Perfect.